Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym filmiku. Dziś zapraszam Was na publikację dotyczącą marki Bielenda, ponieważ wiem, że wiele osób czekało na ten film. Od razu zabieramy się do roboty. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt długi. Polska marka, założona w 1990 roku przez Barbarę Bielendę, dziś prowadzona przez jej syna. Marka, która ma swoją siedzibę w Krakowie i posiada w ofercie ponad 400 produktów. Znajdziemy tutaj m.in. preparaty do pielęgnacji domowej skierowane do klienta detalicznego, ale mamy również linię skierowaną do profesjonalistów, czyli takie produkty, które stosujemy w salonach kosmetycznych, gabinetach medycyny estetycznej, w spa, jak i preparaty profesjonalne do stosowania w domu. Oczywiście marka posiada swoją stronę internetową, którą bardzo dobrze przejrzałam, ale zaraz do tego nawiążę. To, co jest ciekawe, Bielenda ma również wszystkie najwyższe certyfikaty dotyczące jakości i bezpieczeństwa produktów i prowadzi eksport swoich kosmetyków nie tylko poza Polskę w krajach europejskich, ale również do Azji czy do Ameryki Północnej. Jest to marka, która w przeciągu ostatnich lat bardzo mocno się rozwinęła. I muszę tutaj podkreślić, że mimo tego, iż produkty kosmetyki marki Bielenda zaliczamy do tej niższej półki cenowej, bo możecie je dostać w tym przedziale od kilku złotych do kilkuset złotych. Oczywiście mam tutaj na myśli najdroższe, ale również kosmetyki profesjonalne nie należą do tej półki najdroższych kosmetyków. I co, jest to marka chemiczna, jest to marka, która prowadzi sprzedaż, tworzenie kosmetyków na bazie receptur połączonych z substancjami chemicznymi, jak również ze składnikami naturalnymi. Czyli to nie jest typowa marka tworząca kosmetyki naturalne, takie, które nie zawierają substancji kontrowersyjnych, zawierają małą ilość chemii. Nie, tutaj musimy rozróżnić pewną ważną kwestię, że Bielenda jest marką mniej więcej z tego samego poziomu co Bandy, co Ziaja, co Eveline, Taupa i tak dalej. Dobra, przejdźmy teraz do strony internetowej, o której już Wam wcześniej wspominałam i powiem Wam, że przejrzałam bardzo dokładnie tę stronę. Podoba mi się to, jak ona wygląda, jaka jest przejrzysta i to, że znajdziemy na niej wszystkie dostępne linie kosmetyczne. Mamy opisy tych produktów, mamy przekierowanie do sklepu internetowego Bielenda, jak również przekierowanie do działu profesjonalnego, gdzie znajdują się wszystkie kosmetyki dla profesjonalistów. Jeśli chodzi o sprzedaż taką sklepową, to powiem Wam tutaj, że przejrzałam ofertę kilku drogerii, a mianowicie sprawdziłam Superfarm, sprawdziłam Rossmann, sprawdziłam Hebe i tak dalej. I co się okazuje? Jak już Wam tutaj powiedziałam, Bielenda posiada w swojej ofercie ponad 400 produktów, czyli jest to ogromna oferta. To natomiast, co znajdziemy w sklepach, na sklepowych półkach, jest dosłownie odrobinka tego, co możemy znaleźć w ofercie marki. I z jednej strony się nie dziwię, bo gdybyśmy chcieli w sklepach znaleźć wszystkie dostępne produkty marki Bielenda, to myślę, że trzeba by było na to poświęcić cały regał, dwie albo nawet trzy szafy, żeby je wszystkie pomieścić. Dlatego też zauważyłam, że nie wiem, czy to jest polityka firmy, czy to jest polityka drogerii. Kilka półek, dosłownie kilka półek, a na nich najnowsze linie marki, czyli to, co jest aktualnie promowane. Te wszystkie starsze linie znajdziecie w drogeriach internetowych, jak również w sklepie internetowym marki. I jeszcze jedna ważna sprawa, a mianowicie to, że tylko w Hebe znajdziecie linię Supreme Lab, czyli takie kosmetyki bardziej, bym powiedziała, profesjonalne, troszeczkę inne w składach, ale o tych też Wam za chwilę opowiem. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o dystrybucję marki. Nie mamy odrębnych sklepów, a może byłoby to fajnym rozwiązaniem, gdyby Bielenda pomyślała o tym, żeby zrobić coś takiego jak Ziaja, czyli oddzielne sklepy, w których dostępna by była sprzedaż stacjonarna. Chociaż z drugiej strony, jeśli komuś na czymś zależy i ma jakiś swój ulubiony kosmetyk ze starszych linii, to myślę, że też przeszkodą nie będzie dla niego zamówienie sobie tego kosmetyku z internetu.
Dobra. To, na co zwróciłam szczególnie uwagę, przeglądając ofertę marki Bielenda, na jej stronie, to, czego mi tutaj bardzo, ale to bardzo brakuje. Mi jako świadomemu klientowi, konsumentowi, osobie, która orientuje się trochę w tych kosmetykach, ale też w składach kosmetyków. No właśnie, tego, czego mi tutaj brakuje, jeśli chodzi o Bielendę, to nie ma dokładnych składów INCI na stronie marki przy danych produktach. Mamy opis, mamy wymienione substancje aktywne, a nie ma tego składu INCI, tak jak na przykład jest tutaj w przypadku Bandi, gdzie mamy wymienione substancje aktywne, ale mamy też dokładny spis produktów INCI. Tego też nie ma na stronie ZIAI. I dlaczego to zauważyłam, dlaczego to zwróciło moją uwagę? Bo jeśli czytamy składy kosmetyków, to chcemy wiedzieć, co w nich się znajduje. Oprócz substancji aktywnych. Mam tutaj na myśli wszystkie substancje chemiczne, które tworzą formułę kosmetyku. I w takim przypadku jedynym wyjściem dla mnie, kiedy nie mam podanego na stronie internetowej składu, muszę się przejść do drogerii i muszę wziąć kosmetyk do ręki i sobie poczytać na opakowaniu, co jest napisane. I znowu pojawia się pewne utrudnienie, ponieważ gdybym chciała wrócić do kosmetyków ze starszych linii, a one są niedostępne w drogeriach, muszę wyszukiwać składy w internecie. I sprawdziłam to, i tutaj muszę wam powiedzieć, że niestety nie ma wszystkich składów w internecie, na różnych stronach internetowych. Nie wszystkie kosmetyki i ich składy znajdziecie i to jest też bardzo duże utrudnienie dla mnie, bo w tym momencie muszę kontaktować się z marką i prosić ją o podanie mi dokładnego składu tego kosmetyku, który mnie interesuje, czekać na odpowiedź. To też zajmuje czas. No sami widzicie, to nie jest dobre rozwiązanie, więc ja bym bardzo chciała, żeby marka Bielenda na swojej stronie zrobiła taką aktualizację i mimo wszystko wprowadziła składy, dokładne składy INCI do poszczególnych produktów. Wiem, że to będzie pracochłonne, wiem, że jest tych produktów naprawdę ogromna masa, ale dla nas konsumentów, konsumentek jest to bardzo duże ułatwienie i też to, że marka wychodzi nam naprzód i tutaj właśnie między innymi tego mi brakuje. Kolejna ważna kwestia, którą chciałabym poruszyć, to między innymi to, czym tak naprawdę wyróżnia się Bielenda. Bo tak jak wspomniałam wam wcześniej, mamy ogromną ilość tych linii skierowanych do konsumenta detalicznego, ale to, co jest fajne, jeśli chodzi o markę, to to, że ona się cały czas tak jakby rozwija i idzie z trendami. Co mam tutaj na myśli? Mianowicie to, że formuły kosmetyków są udoskonalane, a patrząc na to, co dzieje się w kosmetyce i w kosmetologii, tak jakby Bielenda jest w tej przodującej linii, czyli jakiś czas temu bardzo popularne stał się aktywny węgiel i na pewno wszyscy o tym słyszeliście. I bardzo szybko w ofercie marki Bielenda pojawiła się linia z aktywnym węglem. Teraz w ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o oleju konopnym, o ekstraktach z konopi i też zauważyłam, że pojawiła się linia kosmetyków, która jest właśnie na bazie tego oleju konopnego. Co więcej, bardzo dużo ostatnio mówi się o kosmetykach wegańskich, wegetariańskich. Już nie będę tutaj nawiązywać do kosmetyków naturalnych, które jakiś czas temu, kilka lat temu bardzo mocno weszły w ten nasz rynek polski, ale mam na myśli te kosmetyki wegańskie i znowu Bielenda wyszła naprzeciw konsumentom i stworzyła linię takich produktów, które będą na bazie tych substancji wegańskich. Także widzicie, kiedy coś się dzieje w tej kosmetyce, kiedy coś się nowego pojawia, to Bielenda bardzo szybko reaguje i też wprowadza takie linie kosmetyków dla swoich klientów. I to bardzo dobrze o niej świadczy, bo na razie nie będę skupiać się na składach, ale fajne jest to, że marka się stara, że wychodzi dla nas z nowymi propozycjami, idzie z tymi nowymi trendami i tworzy nowe linie kosmetyków. Przez to też co chwila na półkach sklepowych czy w internecie pojawiają się nowe produkty, a my mamy wybór. Możemy szukać i przebierać w tym, co się znajduje. Poza tym
Powiem Wam, że to jest bardzo ciekawa marka, ponieważ ona też zdobywa wiele pozytywnych opinii, które możecie znaleźć w internecie, ale również wśród profesjonalistów jako kosmetyki profesjonalnej, zabiegi, które się wykonuje na produktach marki Bielenda. Chociaż, tak jak wspomniałam, nie są to kosmetyki najwyższej jakości. Ale marka jest też mocno doceniana w tym przemyśle kosmetycznym, kosmetologicznym i zdobywa wiele nagród, zarówno jeśli chodzi o linie profesjonalne, jak również te linie detaliczne. No dobrze, wprowadziłam Was już tak mniej więcej w markę Bielenda i wiecie, jak to wygląda od tej strony przygotowywania marki, preparatów, składów itd. Teraz kolejna część, a mianowicie zrobimy sobie przegląd kilku produktów, kilku składów tych produktów. Otóż, kiedy wybrałam się właśnie do sklepów stacjonarnych, do drogerii stacjonarnych, przeglądałam sobie ofertę marki Bielenda, wyłapałam kilka kosmetyków z poszczególnych linii, zrobiłam im zdjęcia, spisałam sobie składy, przeanalizowałam i dzisiaj pokażę Wam tak mniej więcej, co można znaleźć w składach tych kosmetyków. Oczywiście ja te moje poczynania pokazywałam Wam również na moim Instagramie, w sumie to na Instastory, i mogliście oglądać cały proces przygotowywania, mojego przygotowywania się do dzisiejszego filmu. No ale dobra, nawiązuję teraz do tych kosmetyków, które sprawdziłam. Jeszcze raz przypomnę, że oferta kosmetyków marki Bielenda jest ogromna. Także skupię się dzisiaj na 4, może 5, zaraz zobaczymy. I tak, pierwszy kosmetyk, który Wam pokażę w tej chwili, a w sumie to skład tego kosmetyku, to jest preparat do ciała. Seria Carbo Detox, taki czarny peeling do skóry naszego ciała, czyli jak mówi sama seria, powinien być on na bazie tego aktywnego węgla. A co mamy w składzie? Ponieważ producent informuje nas o tym, że jest to peeling solny, tak też jest, ponieważ na pierwszym miejscu w składzie mamy chlorek sodu, a później ciekłą parafinę, cukier, olej rycynowy, wazelinę i tak dalej. Gdzieś ten aktywny węgiel pojawia się na samym końcu, ale no właśnie, ciekła parafina, olej rycynowy, wazelina, no powiem Wam szczerze, że mi nie do końca odpowiada ten skład. To nie jest drogi kosmetyk, ale skoro mamy serię z tym aktywnym węglem, to ja bym chyba spodziewała się, że ten węgiel będzie gdzieś bliżej tego początku składu. Jak również to, że parafina, którą będę się masować, no nie do końca mi odpowiada i wolałabym jednak, żeby w tym składzie była większa ilość olejków, które też będą fajnie działały na moją skórę. Także jeśli chodzi o preparat do pielęgnacji ciała w postaci peelingu solnego, no tutaj akurat jestem na nie. Lecimy z kolejnym kosmetykiem. Preparat do demakijażu, do oczyszczania naszej skóry. Jedna z nowości, jeśli chodzi o markę Bielenda, a mianowicie płyn micelarny z sokiem z ananasa. I tutaj w składzie znajdziemy wodę, ekstrakt z limonki, myjącą substancję, czyli ten detergent, ten micel, sok z ananasa, pantenol, kwas laktobionowy, mamy oczywiście konserwanty, zapachy, mamy benzyl salicylatę, który jest substancją zapachową, ale w bardzo niskim stężeniu, bo jak widzicie, występuje na samym końcu tego naszego składu. Natomiast tutaj muszę powiedzieć, że skład całkiem przypadł mi do gustu, bo nie mamy SLS-ów, nie mamy jakichś silnie drażniących, działających intensywnie na naszą skórę substancji myjących, a mamy rzeczywiście wysoko w składzie wyciągi, o których wspomina nam producent, więc jest to całkiem fajny preparat. Oczywiście musicie wziąć pod uwagę to, że mamy tutaj konserwanty zabezpieczające nasz produkt i związki zapachowe. Więc jeśli posiadacie skórę bardzo wrażliwą, ale też bardzo wrażliwe oczy, musicie liczyć się z tym, że mogą te substancje podrażniać Wam skórę lub też podrażniać oczy. Także trzeba wziąć na to poprawkę, ale jeśli posiadacie cerę normalną, mieszaną, tłustą, myślę, że ten kosmetyk może się całkiem dobrze u Was sprawdzić. Kolejny preparat. Linia, o której Wam już wcześniej wspomniałam, a mianowicie ta seria z konopią. I tutaj będzie serum do twarzy.
Co my tutaj w składzie mamy? Mamy wodę, olej awokado, olej roślinny, olej z modraka abisyńskiego, trehalozę, glicerynę, olej manuka, skwalan, witaminę E, emulgator i dopiero pojawia się olej konopny i ekstrakt z konopli plus reszta substancji tworzących kosmetyk. No dobrze. Wszystko byłoby super, gdyby nie to, że mamy serum z olejem konopnym. I ja jako konsument świadomy, patrząc na produkt, który ma takie informacje na opakowaniu, bardzo bym chciała, żeby ten olej konopny jednak był w tej czołówce na samym początku składu. A tutaj okazuje się, że mamy więcej oleju awokado, oleju roślinnego, mamy glicerynę, mamy olej marula. I dopiero gdzieś tam w połowie składu pojawiają się substancje aktywne z tej konopi. To nie jest zły skład, ale to nie jest to, czego ja bym oczekiwała, jeśli chodzi o preparat z serii z konopią. No jednak nie. Raczej bym wzięła pod uwagę to, że jest to preparat z olejem awokado, który w składzie właśnie gdzieś tam ma ten olej konopny. Lecimy z kolejnym kosmetykiem. Teraz będzie coś dla starszych kobiet i kuracja młodości, która wygląda całkiem fajnie, a mamy tutaj znowu serum. I co w nim znajdziemy? Woda, gliceryna, trehaloza, humektant, filtrat ze śluzu ślimaka, nanocząsteczki złota, peptyd, kolagen i znowu zaczynają się substancje chemiczne. I początek tego składu, powiem wam, że jest bardzo ciekawy, bo rzeczywiście mamy ten filtrat ze śluzu ślimaka, o którym wspomina nam producent i informuje na opakowaniu. Mamy też nanocząsteczki złota, czyli mamy coś tutaj ciekawego, co się dzieje w tym preparacie. Ale jest jedna substancja, która dla mnie dyskwalifikuje ten produkt, a mianowicie konserwant, którego użył producent, czyli pochodną formaldehydu. I tutaj muszę zaznaczyć pewną ważną kwestię. Otóż, wszystkie substancje, które znajdujecie w kosmetykach, są uregulowane prawnie. Wszystkie te substancje są dokładnie sprawdzane i badane. I one muszą być też w odpowiednich stężeniach. I to są też takie substancje, które zaliczamy do składników kontrowersyjnych, o których dużo się mówi i niekoniecznie dobrze. Ale dlaczego wam to mówię? Bo tak, ta pochodna formaldehydu jest na końcu składu, więc musi być w odpowiednim stężeniu. Gdyby było więcej tej substancji, to wtedy producent musi nas poinformować o tym, że mamy tutaj formaldehyd zabezpieczający dany kosmetyk. Skoro nie mamy takiej informacji i widzimy, że ta pochodna formaldehydu znajduje się gdzieś na końcu, to możemy się spodziewać, że jest go tam mało. Ale jeśli ja kupię jeden kosmetyk, który będzie miał pochodną formaldehydu, drugi kosmetyk, trzeci, czwarty i będę je wszystkie stosować na moją skórę, to tutaj zapala mi się żarówka w głowie i zaczynam się zastanawiać, bo tak, tutaj mamy dobre stężenie, tu mamy dobre stężenie, tu mamy dobre stężenie, a jak weźmiemy te wszystkie stężenia do siebie i te wszystkie substancje do siebie, no to zaczyna się wtedy pojawiać mały problem. I o ile sięgamy po jeden taki kosmetyk, który ma to stężenie, ma tą pochodną formaldehydu w składzie, a reszta naszych kosmetyków ma fantastyczne składy i zupełnie inne konserwanty, to możemy sobie na to przymknąć oko, ale jeżeli korzystamy z serii kosmetyków, które wszystkie są w ten sposób zabezpieczone, no to powinniście się zastanowić, czy to jest dobre rozwiązanie. Lecimy dalej i znowu mam dla was serum, ale tym razem seria wegańska. I co tutaj mamy w składzie? Mamy wodę, mamy humektant, substancję nawilżającą, niacynamid, znowu humektant, glicerynę, chemię, zagęstnik i dopiero pojawia nam się wyciąg z karczocha, wyciąg z brokuła, kwas hialuronowy, alantoina, alfa-glukan i tak dalej, i tak dalej. To, czego mi brakuje po pierwsze, jeśli chodzi o ten preparat, to opisu na opakowaniu, które z tych substancji wymienionych w składzie są pochodzenia roślinnego. Bo jako osoba, która jest weganką, chciałabym to wiedzieć. W tym przypadku jednak tak się nie dzieje i ja nie do końca wiem,
mogę się domyślać, że roślinne są te wyciągi. A co z resztą? Poza tym, w tym kosmetyku mamy bardzo dużo chemicznych substancji, a mało mimo wszystko tych substancji aktywnych. A jeśli one są, to są gdzieś tam na końcu tego składu, więc nie do końca będą działały tak jak trzeba. Musicie też wziąć pod uwagę to, że jeśli chodzi o składy kosmetyków, to dla nas najważniejsze jest pierwszych 10 substancji w tym składzie, bo one będą najsilniej działały na naszą skórę i będą rzeczywiście przynosiły jakieś efekty. A jeśli w produkcie wegańskim mamy humektant, substancję nawilżającą, znowu humektant, znowu glicerynę, jakiś zagęstnik i tak dalej, no to gdzieś te wyciągi zaczynają się gubić. Teraz widzicie, że jeśli chodzi o składy kosmetyków marki Bielenda, trzeba je czytać. No i właśnie, podsumujmy sobie teraz ten dział, o którym Wam powiedziałam, czyli ten dział dla detalistów i kosmetyki, które dostaniecie w sprzedaży właśnie w drogeriach, w sklepach internetowych czy na stronie marki Bielenda. Oczywiście przytoczyłam Wam tylko kilka produktów, które mogłam tutaj Wam pokazać, ale przyjrzałam większość, a powiem Wam nawet, myślę, że 85% kosmetyków dostępnych detalicznych w ofercie marki Bielenda. I nasunęły mi się pewne wnioski. Po pierwsze, marka rzeczywiście korzysta z substancji chemicznych i substancji aktywnych roślinnych, czyli miesza je wszystkie ze sobą. I w niektórych przypadkach znajdziemy naprawdę fantastyczne składy, a w niektórych niestety nie. I tak na przykład jest w produktach pielęgnacyjnych z tych takich zwykłych serii, jeśli chodzi o ciało. No niestety nie są one najlepszej jakości, ale jeśli już weźmiemy produkty bardziej naturalne, wegańskie do pielęgnacji ciała, to tutaj mamy nie dość, że fajnie opisane produkty i zaznaczone, które substancje są pochodzenia roślinnego, to jeszcze te składy rzeczywiście są roślinne, więc rzeczywiście tu mamy plus dla producenta. Trzeba to niestety sprawdzać. Przejrzałam ofertę, jeśli chodzi o produkty oczyszczające i okazuje się, że jednak najlepsze składy mają płyny micelarne. I producent skupia się na tym, żeby to były delikatnie oczyszczające, ale efektywnie oczyszczające preparaty, zawierały wyciągi, o których wspomina, i to jest kolejny plus dla marki. Przejrzałam również oferty toników. I tutaj znowu minus, bo okazuje się, że toników w ofercie marki Bielenda jest bardzo, bardzo mało. A jeśli już się pojawiają, to są zakonserwowane znowu pochodną formaldehydu. Kolejna sprawa to serum w ofercie marki. I tutaj znowu mamy pół na pół, bo okazuje się, że niektóre mają fantastyczne składy, a niektóre już nie do końca. Jeśli jesteśmy przy serum, to mogę Wam szczególnie polecić serum Zielona Herbata, które ma bardzo fajny skład i będzie też super działało, jeśli chodzi o cerę mieszaną czy tłustą, jak i serum Neuroglycol plus witamina C. Też ma świetny skład i bardzo fajnie podziała, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby posiadające przebarwienia, zaskórniki, skórę tłustą. Chcecie podziałać złuszczająco, ale też odmładzająco. Jeszcze jedna grupa, czyli kremy. I znowu mamy to samo co w przypadku serum. W niektórych składach kremów mamy bardzo fajne substancje aktywne i mniejszą ilość chemii, a jeśli już, to mamy takie substancje chemiczne, które nie powinny nas martwić, ale znajdą się też takie kremy, które no nie do końca są dobre, na przykład w składzie posiadają substancje pochodzenia roślinnego, czyli lanolinę. Ja osobiście no nie chciałabym nakładać sobie lanoliny na skórę, mimo tego, że jest to bardzo fajnie działająca substancja aktywna, bardzo fajny emolient i pomaga też wszystkim osobom, które posiadają skórę bardzo przesuszoną, odwodnioną, ale o ile lanolinę mogę sobie nakładać na moje usta, czy gdzieś w miejscu, gdzie mam bardzo suche skórki, gdzieś na przykład na skrzydełkach nosa, kiedy mam katar, to nie do końca podpasuje mi to jako substancja, którą znajdziemy w kosmetykach nakładanych na całą twarz, szyję czy dekolt. No teraz widzicie, że Bielenda jest ciekawą marką, ale trzeba nauczyć się czytać składy i wybierać kosmetyki takie, które rzeczywiście te składy będą miały dobre, bo mamy tutaj pół na pół. Mamy trochę bubli i mamy trochę hitów. I trzeba tę ofertę dokładnie sprawdzać,
czytać i wybierać dla siebie to, a czego szukamy, takie substancje aktywne, na których nam zależy, i też sprawdzać, gdzie te substancje w składzie się znajdują, czy są wysoko, czy producent nie obiecuje nam zupełnie czegoś innego. No tutaj w przypadku Bielendy tak to właśnie wygląda. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że Was najbardziej interesuje kwestia kosmetyków detalicznych, ale skoro jesteśmy przy omawianiu całej marki, to musimy też na chwilę zatrzymać się przy serii profesjonalnych kosmetyków sprzedawanej w Hebe, czyli tej serii Supreme Lab, oraz przy kwestii kosmetyków profesjonalnych. No i zacznijmy może od tej serii Supreme Lab. Mamy kilka kosmetyków i kilka serii, w których skład wchodzą preparaty oczyszczające, kremy, serum, jak również maski. Sprawdziłam wszystkie i nie do końca podoba mi się to, co znalazłam w składach, bo kosmetyki są droższe tak naprawdę od tych detalicznych, tych, które możemy kupić sobie wszędzie w drogerii, a składy średnie. I tak naprawdę znalazłam dwa, tylko dwa kosmetyki, których składy bardzo przypadły mi do gustu i które mogę Wam polecić. A mianowicie będzie to tonik z kwasem migdałowym właśnie serii Supreme Lab oraz serum z witaminą C, bo mamy tutaj bardzo fajną, aktywną formę witaminy C. I te dwa preparaty mogę Wam polecić z czystym sumieniem, bo mają naprawdę dobre składy. Co do reszty, no nie do końca. Kosmetyki profesjonalne, czyli takie, które sprzedajemy profesjonalistom do wykonywania zabiegów. Wspomniałam Wam również na początku tego dzisiejszego filmu, że to nie jest najwyższa półka, jeśli chodzi o profesjonalną kosmetykę, i nie są to też najdroższe kosmetyki. Natomiast ja swoją przygodę z profesjonalną Bielendą zaczęłam jeszcze na studiach, kiedy bardzo popularne były słynne maski algowe marki Bielenda, jak również preparaty do ciała, zwłaszcza przepięknie pachnąca arbuzowa seria, którą po prostu uwielbiałam. Później jeszcze w pracy kosmetologa stosowałam kilka tych kosmetyków u siebie w salonie. Natomiast dzisiaj widzę, że marka bardzo poszła do przodu, bardzo się rozwinęła, ponieważ znowu stawia na nowinki technologiczne i na to, co pojawia się nowego na rynku. I tutaj wśród serii kosmetyków profesjonalnych mamy na przykład serię liftingującą z dużą ilością peptydów roślinnych. Mamy serię z retinolem, gdzie stosuje się biocząsteczki retinolu. Bardzo fajna sprawa. Jest też seria mikrobiom, czyli taka, która jest skierowana na konkretne problemy skórne, na ochronę naszego naturalnego mikrobiomu skóry, czyli seria z probiotykami. Sami widzicie, że marka idzie do przodu. Mamy również bardzo fajne kosmetyki, jeśli chodzi o kwasy, czyli nowe kwasy, które pojawiły się na naszym rynku, i one są też fajnie mieszane z innymi kwasami. Bardzo ciekawe rozwiązania. To, co jest też ogromnym plusem, jeśli chodzi o ten dział profesjonalny i markę Bielenda, to to, że możemy również zastosować kosmetyki profesjonalne w naszej codziennej domowej pielęgnacji. Te kosmetyki dostaniemy w salonach lub też przez stronę internetową Bielendy, ale ten dział profesjonalny. Nie kupicie tych kosmetyków w żadnej drogerii, takiej stacjonarnej, bo tak jak mówię, są to preparaty, które mają uzupełniać nasze zabiegi, którym się poddajemy w salonie. I to jest kolejny plus dla marki. Natomiast tutaj pojawia się też taka nie do końca przyjemna sytuacja, na którą ja zwróciłam uwagę. Otóż, żeby zamówić kosmetyki profesjonalne marki Bielenda, jak również tę linię do użytku domowego, musicie zarejestrować się na stronie marki Bielenda jako kosmetolog, kosmetyczka, przedstawić dokument, który upoważnia Was do zakupu tych preparatów. I to jest fajna sprawa, ponieważ te kosmetyki z założenia nie powinny dostawać się na tak zwany czarny rynek, czyli do Was, do osób, które są detalistami i nie mają zielonego pojęcia o kosmetyce profesjonalnej itd. Ale tutaj pojawia się kolejny haczyk. Otóż niestety, te kosmetyki profesjonalne są ogólnodostępne w internecie i w niektórych hurtowniach kosmetycznych. I tutaj już nie trzeba mieć żadnych wymaganych zezwoleń, dokumentów, dyplomów i całej reszty.
Możecie je kupić sobie gdziekolwiek w internecie. Czyli tak naprawdę wy detaliści i można by powiedzieć amatorzy macie dostęp do profesjonalnych kosmetyków, które są silniejsze w składach, mają więcej substancji aktywnych, wyższe stężenia i którymi przy nieumiejętnym stosowaniu można zrobić sobie krzywdę. Podobno w tym roku lub też na początku przyszłego roku ma wejść nowa ustawa, która będzie regulowała właśnie tę całą sytuację z tym czarnym rynkiem. Więc możecie się spodziewać, że za jakiś czas kosmetyki profesjonalne, skierowane do profesjonalistów, znikną z takiej ogólnodostępnej sprzedaży. Ja osobiście jestem za i bardzo bym chciała, żeby jednak marka Bielenda rozwiązała tę sytuację, ponieważ uważam, że profesjonalne kosmetyki do stosowania w salonach, gabinetach, spa powinny być dostępne tylko i wyłącznie dla profesjonalistów. I nie mówię tutaj o profesjonalnych kosmetykach do stosowania w domu. Także zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwiąże. I jeszcze jeden minus, który się tutaj pojawia, a mianowicie składy tych kosmetyków. Dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć wam, czy te kosmetyki stosowane w profesjonalnym użytku mają dobre składy. A to dlatego, że nigdzie w internecie nie mogłam znaleźć składów, dokładnych składów INSI tych oto kosmetyków. Nie wiem, być może mając do nich dostęp jako profesjonalista mogłabym wam je pokazać, ale w tym momencie, tworząc ten film, musiałabym zrobić zakupy na stronie marki Bielenda czy też w tych hurtowniach internetowych, żeby te składy przeczytać. A tutaj znowu pojawia się problem, ponieważ tych kosmetyków jest naprawdę dużo. Więc widzicie, znowu ta sama sytuacja, co w przypadku klienta detalicznego. Nie ma dokładnych składów tych preparatów na stronie marki. Dla mnie to jest bardzo duże utrudnienie, nawet dla mnie jako profesjonalisty, kiedy chciałabym wykonywać zabiegi na moich klientach, stosując dobrej jakości preparaty. A tutaj nie wiem, muszę zamówić je w ciemno. I zarówno na stronach internetowych tych wszystkich hurtowni, czy gdzieś na jakichś stronach, gdzie opisywane są składy kosmetyków, jak i na stronie marki Bielenda, tych składów po prostu nie ma. Wspomniałam na początku, że ten film będzie długi, ale chciałam wyczerpać temat i mam nadzieję, że was tutaj nie zanudziłam i przedstawiłam wam dokładnie, jak to wygląda w przypadku marki Bielenda. Podsumujmy dzisiejszy film. Otóż ja nie jestem na nie i nie jestem na tak. Uważam, że Bielenda jest marką, na której musicie skupić swoją uwagę. To znaczy, jeśli jesteście osobami, które korzystają z kosmetyków detalicznych, musicie nauczyć się składy. Wypisać sobie te substancje, które was interesują i te, których chcecie unikać. I czytać, czytać i jeszcze raz czytać. Sprawdzać kosmetyki przed ich zakupem, żeby być świadomym klientem i nie trafić na jakiegoś bubla. A tak jak powiedziałam, mamy tutaj pół na pół. Jest dużo hitów i jest wiele kitów. Więc trzeba mimo wszystko nauczyć się czytania składów i sprawdzać te informacje. Dodam jeszcze jedną ważną kwestię. Otóż to, że musicie spodziewać się, że już niedługo znikną z opakowań, z kartoników takie informacje jak bez SLS-ów, bez parabenów, bez silikonów, bez olejów mineralnych itd., itd., ponieważ weszła nowa ustawa, która zakazuje używania tego typu informacji na kosmetykach. Dlatego też bardzo ważne jest to, byście nauczyli się rozróżniać substancje kontrowersyjne od substancji aktywnych, które dobrze działają na naszą skórę, oraz od substancji chemicznych, które też będą dla naszej skóry potrzebne. Kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, poświęcony czas i za to, że wytrwaliście do końca, jeśli wytrwaliście do końca. Mam nadzieję, że ten film będzie dla was pomocny i mniej więcej teraz będziecie się orientować, jak to jest z marką Bielenda, jak działać i świadomie kupować owe preparaty, bo założę się, że wiele z was korzysta z marki, jest zadowolona, ale też chcecie wiedzieć więcej. Po to ten film, po to te moje dzisiejsze wyczerpujące informacje. Zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pa!